jeżeli chodzi o rodzaje spółek, to najpierw przed spółkami jest jeszcze jeden podział, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza i spółki. Jednoosobowa działalność gospodarcza, jak wiadomo, prowadzi się ją samodzielnie, a spółki możemy prowadzić na dwa sposoby. Są spółki osobowe i spółki kapitałowe. W spółkach osobowych wspólnikami są osoby. To mogą być osoby fizyczne, to mogą być osoby prawne, jakieś organizacje. W spółce na przykład jawnej wspólnikiem może być spółka z o.o. W spółce jawnej też wspólnikiem może być oczywiście inna spółka jawna, także to wszystko jest możliwe. I te osoby mają pełną lub ograniczoną możliwość działania w tych spółkach osobowych. Przejdziemy za chwilkę do spółek i już konkretnie to opowiem Państwu, która z czym się je. Natomiast spółki kapitałowe tak naprawdę są dwie, teraz powstaje trzecia, ta trzecia troszeczkę prosta spółka akcyjna, nie wiadomo po co jest, ale jak się dowiem, to Państwu chętnie o tym opowiem. Natomiast główne dwie spółki kapitałowe, spółka z o.o. i spółka akcyjna, wszystkim Państwu są znane. Ja też za chwilkę będę o tym opowiadał. I teraz w spółkach osobowych. Spółka partnerska, komandytowa, jawna, komandytowa akcyjnej, tutaj nie pisałem. To są spółki zarejestrowane w KRS-ie, natomiast spółka cywilna to jest, ja na to mówię, zbiegowisko przedsiębiorców, czyli dwóch przedsiębiorców, ja i na przykład mój kolega Łukasz. Razem mamy swoje działalności gospodarcze i na potrzeby naszej działalności zakładamy spółkę cywilną, ją możemy podpisać tutaj na kolanie w biurze. Tą spółkę cywilną możemy dzisiaj otworzyć, jutro zamknąć. Urząd nam zada do tego NIP. To jest taka bardzo, bardzo prosta działalność do prowadzenia na przykład sklepu spożywczego z żoną. A spółka kapitałowa, tak jak mówiłem, spółka z o.o. i spółka akcyjna. No proste spółką akcyjną nie będziemy dzisiaj omawiać. I teraz takie szybkie podsumowanie tego, co my myślimy o spółkach. Spółka cywilna to jest spółka, która jest prosta, łatwa, przyjemna i proszę pamiętać, że w spółce cywilnej, jeżeli Państwo nie mieliście wcześniej innej działalności, to przysługują Wam 2,5 roku ulgowego ZUS-u. Spółka jawna z kolei i w spółce cywilnej prowadzi się biznes na siebie, czyli ja i mój wspólnik razem prowadzimy biznes na siebie. My jesteśmy właścicielami tego biznesu. W spółce jawnej już jest troszeczkę inaczej, bo spółka jawna jest zarejestrowana w KRS-ie. Jak sobie kupię samochód, to samochód będzie zarejestrowany już na spółkę jawną, nie na Eryka i Łukasza, tylko na spółkę jawną. W nazwie spółki musi być nazwisko, nazwa jednego ze wspólników, czyli w tym przypadku będzie na przykład Skłodowski, spółka jawna. Bardzo proszę. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jest spółka do prowadzenia biznesu, który jest ryzykowny, z nieznanymi wspólnikami. Nie muszę mieć do nich zaufania. Muszę włożyć tylko to, co mogę stracić i nic więcej. Czyli jeżeli umówię się znowu z Łukaszem, że zakładamy spółkę i wkładamy do niej po 50 tysięcy, to my jako udziałowcy więcej nie musimy do tej spółki dołożyć, co by się nie działo. Zarząd oczywiście, tam za chwilkę do odpowiedzialności członków zarządu dojdziemy. Spółka komandytowa co do zasady służyła do tego, żebym ja... No wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja z Łukaszem mamy znowu po 50 tysięcy, a przychodzi do nas Monika i mówi, że ona by chciała z nami mieć spółkę, potrzebuje 100 tysięcy, 50 ode mnie, 50 od Łukasza, a ona ma 100, nie? Mówimy, no właściwie to dobry pomysł, tylko że może będzie to dla nas zbyt ryzykowne, a wtedy Monika mówi, ale ja odpowiadam całym swoim majątkiem, będę komplementariuszem, będę zarządzała tą spółką, pilnowała, pracowała i chcę 1/3 udziałów. Rozumiecie Państwo? Nie wkłada pieniędzy, ale wkłada pracę i odpowiedzialność. I to ma być ten powód, dla którego my z Łukaszem chcemy zaryzykować nasze 50 tysięcy, a Monika chce zaryzykować dom, samochód, męża, wszystko. Chociaż chyba Monika nie ma męża.
I do tego służy spółka komandytowa. Ona też służyła do optymalizacji podatkowej, takiej w ogóle nieagresywnej, czyli w spółce komandytowej płaciło się raz podatek, każdy ze wspólników swój, 19%. W tej chwili to się pozmieniało. Może na inne szkolenie w szczegółach wejdziemy do spółki komandytowej. I teraz gdybyśmy my, jeszcze znowu tą spółkę komandytową, zamienili Monikę na spółkę z o.o., to wtedy spółka z o.o. będzie tym komplementariuszem i ona będzie odpowiadać. I taka konstrukcja była bardzo modna jeszcze do końca ubiegłego roku. Teraz już jest mało modna, bo chyba w tym roku nie założyliśmy żadnej, a w tamtej pewnie z 50. Spółka akcyjna, proszę Państwa, to jest spółka do zbierania pieniędzy z rynku. Czyli jak mam biznes, który mi idzie i chcę wykorzystać efekt skali, potrzebuję do tego, nie wiem, 5 milionów złotych albo 105 milionów złotych, w zależności od jaka ta skala ma być, to mogę pójść, przekształcić spółkę z o.o., czyli spółkę kapitałową, w spółkę akcyjną, czyli spółkę też kapitałową i wyemitować akcje. Jak rynek mi zaufa, to sprzedam te akcje, będę miał kasę na rozwój mojego biznesu. Ja napisałem, że to jest małżeństwo z teściową, bo tak naprawdę jak później będziemy opowiadać o księgach handlowych, to tam w tle jest ta teściowa, która jest właścicielem tej spółki. Ja to mówię po to, żeby Państwo mieli łatwiejszą kontrolę, łatwiejsze takie podejście do tego, jaką kontrolę księgowość robi dla Państwa. Ale żebyście Państwo rozumieli, że to kogo innego jest ta spółka, to ja to zawsze zamieniam na teściową, że spółka jest kogoś innego. Teściowa była kiedyś zdjęcie, ale zginęło. Nie wiem dlaczego. Spółkę komandytową akcyjną porzucamy, bo została skasowana, tak jak teraz komandytowe. A spółka partnerska to jest spółka do prowadzenia biznesu, w którym wyobraźmy sobie, że ja znowu z Łukaszem i znowu z Moniką mamy spółkę, która zajmuje się na przykład doradztwem prawnym. Jesteśmy prawnikami i potrzebujemy do naszej pracy biuro, ale nie każdy swoje, tylko chcemy mieć jedno. Potrzebujemy biuro, potrzebujemy panią Krysię, potrzebujemy mieć ekspres do kawy, potrzebujemy mieć jeszcze parę rzeczy, żeby to wszystko ogarnąć i chcemy to robić wspólnie. I wtedy taka spółka partnerska powoduje, że my jako organizacja działamy razem, natomiast rozliczać i odpowiadać za swoje czyny możemy oddzielnie. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że to oddzielnie się wtedy za to odpowiada. Spółka partnerska jest na szczęście też na książce przychodów i rozchodów, więc tutaj nie będziemy mieli z tym problemu. Dobrze, i dalej jedziemy. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, spółka cywilna służy do tego, żeby prowadzić bardzo prosty biznes. Ona może być opodatkowana i na ryczałcie, i na skali, i na liniowym. Prowadzi się tam książkę przychodów i rozchodów. To jest proste i nieuciążliwe zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla księgowego. Natomiast spółka cywilna ma kilka zalet i kilka wad. Z zalet bierzemy sobie prostotę, mały ZUS na początku, proste rozliczenie księgowe, bardzo proste podatki, bardzo łatwo się tam wpłaca i wypłaca pieniądze. Tak jak mówiłem, niskie koszty prowadzenia księgowości, natomiast ma dwie wady, które są tutaj takie dosyć nie do przejścia, jeżeli chcemy prowadzić biznes z kimś, komu nie ufamy, dlatego że w spółce cywilnej odpowiada się całym swoim majątkiem za to, jakie zobowiązania podjęła spółka, czyli przedsiębiorcy. Czyli jeżeli jak ja bym chciał mieć Aston Martin DB9, a mój partner, znowu weźmiemy Łukasza, nie chciałbym, żebym ja go miał w tej spółce, to ja go kupię i będę miał, a zobowiązania z tego powodu obciążają zarówno mnie, jak i Łukasza. Ale co ważne, wierzyciel wcale nie musi iść do mnie, bo ja nie mam pieniędzy, tylko pójdzie do Łukasza i od niego wyegzekwuje. Jest pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wszystkich wspólników solidarnie, to znaczy, że wierzyciele wybierają sobie kogo chcą. Potem oczywiście Łukasz może mieć do mnie sankcje, że ja tego Aston Martina kupiłem, a przecież w umowie spółki było napisane, że nie mogłem, bo tam było powyżej 50 tysięcy, a taka była umowa, no ale kupiłem, bo bardzo chciałem. No i on jest i on by chciał, żebym ja mu oddał te pieniądze, ale ja nie mam. W związku z tym pamiętajcie Państwo, spółka cywilna 100% zaufania. Z żoną można mieć rozdzielność, ze wspólnikiem w spółce cywilnej nie można. Czyli to
działa naprawdę tylko w jednym zakresie. Odpowiedzialność pełna za siebie i za wspólników. No i druga rzecz, jak prowadzimy biznes w formie spółki cywilnej, to ten biznes jest na każdego z nas. Kupię nieruchomość, to jest na mnie i na Łukasza. Kupię samochód, jest na mnie i na Łukasza. Z przodu jest Eryk, z tyłu jest Łukasz w dowodzie rejestracyjnym. To jest na oba, na nazwiska obu wspólników. Spółki cywilnej w ogóle w kodeksie spółek nie ma.